My po prostu oczekujemy, że wszelkie rozwiązania prawne, pozatraktatowe, które pojawiają się w Unii Europejskiej, czyli akty niższej rangi niż traktaty europejskie, będą zawierały procedury, które w żaden sposób nie będą sprzeczne z zasadami traktatowymi i które, krótko mówiąc, będą sprawiedliwe, czytelne, jasne dla państw członkowskich, nie będą powodowały dysproporcji w traktowaniu państw członkowskich, czy też nie będą powodowały takiego zagrożenia. Tutaj stanowisko polskie jest jasne. Ono zostało dogłębnie przeanalizowane, przemyślane, sformułowane przez polskie władze, przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego i nie mam żadnych wątpliwości, że zostało przynajmniej w ogromnym stopniu w Unii Europejskiej, w ramach Rady Europejskiej dobrze zrozumiane. Dla nas sprawa jest prosta, zasady muszą być czytelne, sprawiedliwe i jednakowe dla wszystkich. Nie mogą być sformułowane w taki sposób, aby dawały pole do jakiejkolwiek nadinterpretacji, czy dawały pole do takich działań, które mogłyby być odbierane jako naruszenie suwerenności, czy naruszenie godności innych krajów, czy narodów. W związku z powyższym dla mnie tutaj także jako prawnika sprawa jest jasna, że przepisy w tym zakresie, zwłaszcza takie, które pozwalają na stosowanie pewnych, nie oszukujmy się, sankcji, muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny i co do tego ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości i również nie dziwi mnie absolutnie to, że polskie władze na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim, który prowadzi te sprawy związane z Unią Europejską i Radą Europejską w ramach naszego wewnętrznego podziału obowiązków we władzy wykonawczej, że pan premier takie stanowisko reprezentuje. To jest stanowisko zbieżne z moim i tutaj z panem premierem zgadzamy się. Uważamy, że absolutnie nie jest to nie tylko w polskim interesie, ale przede wszystkim jest to sprzeczne z interesami wielu krajów europejskich i prowadzi do sytuacji, która potencjalnie może być niebezpieczna, swoistej hegemonii bardziej wpływowych krajów nad tymi, którzy w różnych europejskich instytucjach te wpływy mają mniejsze, a że to tak jest, to chyba wszyscy ci, którzy znają Unię Europejską, jej strukturę i jej realia, doskonale sobie z tego zdają sprawę. W związku z powyższym ja tutaj nie mam wątpliwości, że po prostu my jako Polska, duży jednak kraj Unii Europejskiej, 38 milionów obywateli, a więc w związku z tym także i wiele milionów podatników, którzy odprowadzają podatki i pracują także i na dobrobyt Unii Europejskiej, bo ja chcę bardzo mocno podkreślić, że także wszystko to, co realizujemy w Polsce i wszystkie te także europejskie pieniądze, które my inwestujemy w Polsce, nie tyle inwestujemy je dla siebie, choć oczywiście również, ale inwestujemy je również dla spójności Unii Europejskiej i dlatego, żeby wszystkim przedsiębiorcom z całej Unii Europejskiej chociażby łatwiej było prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski zgodnie z wolnościami europejskimi. W związku z powyższym to nie jest realizowane, ta polityka nie jest realizowana tylko dla nas, ale ona jest realizowana dla całej wspólnoty. I my chcemy po prostu te nasze zadania w tym zakresie realizować jak najlepiej, jak najsprawniej, właśnie w aspekcie pandemii koronawirusa. Nie może być takiej sytuacji, że kiedy przygotowujemy rozwiązania finansowe, budżetowe, które mają nam pomóc wyjść z pandemii koronawirusa, jednocześnie jest wrażenie, że próbuje się tworzyć takie rozwiązania, które będą stanowiły swoiste pułapki na kraje członkowskie, czy też będą pozostawiały wątpliwości co do tego, jakie będą rzeczywiście kryteria decyzji finansowych, które będą podejmowane. Osobiście uważam, że jest to kwestia absolutnie niedopuszczalna. Te sprawy muszą być rozwiązane od strony prawnej w sposób jasny, dla każdego zrozumiały, czytelny, tak aby każdy kraj członkowski wiedział, czego może się spodziewać i w jaki sposób w związku z tym powinien prowadzić swoje sprawy i tego jako Polska oczekujemy i w tym zakresie Polska jest reprezentowana przez polskie władze, które kierują się jak najlepiej pojętym interesem, powtarzam jeszcze raz, nie tylko polskim, ale w gruncie rzeczy europejskim.